To zaczynamy. W takim razie witam Państwa na 7. posiedzeniu Rady Dzielnicy Rury i otwieram obrady. Stwierdzam kworum, mamy osób 11 plus jedna nowa, którą witamy w naszym gronie. Witamy także Pana. No i pierwszy punkt jest taki. Kto jest za przyjęcie porządku obrad? Bardzo proszę. Pan nie głosuje. Tak jest. Wszyscy są za. Ktoś jest przeciw? Nie ma. Wstrzymujących się? Nie ma. No, dziękuję bardzo. No i punkt trzeci główny to jest przyjęcie ślubowania nowego członka Rady. To ja przeczytam teraz tekst ślubowania. Pan na końcu powie ślubuje. Można dodać tak mi do pomocy według upodobań. Więc według statutu Rady Dzielnicy Rury, paragraf 8 ust. 3, następuje ślubowanie nowego członka Rady Dzielnicy. Uroczyście ślubuję jako członek Rady Dzielnicy Rury pracować dla dobrej pomyślności miasta Lublin i dzielnicy Rury, działać zawsze zgodnie z prawem i interesami miasta Lublin i dzielnicy, postępować zgodnie i rzetelnie troszczyć się o sprawy mieszkańców dzielnicy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań dzielnicy. Dziękuję. Ślubowanie przyjęte. W takim razie chcę Panu wręczyć akt akceptacji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. A teraz mamy uchwałę Rady Dzielnicy w sprawie przyjęcia nowego członka, w sprawie przyjęcia mandatu przez pana Damiana Macieja Siejkę. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem nowego członka Rady? Już wszyscy są za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwko. Zgadza się? Zgadza się. Zgadza się. Niniejszym stwierdzam, że uchwała została przez Radę Dzielnicy przyjęta. A teraz mamy rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez gości przybyłych na posiedzenie, co zostało praktycznie ujęte, że tak powiem, już mamy z głowy, więc punkt. Dziękuję uprzejmie. Teraz mamy informację od Zarządu Rady Dzielnicy. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Zarządu. Drodzy Państwo, cieszę się bardzo, że mamy nowego członka, mamy uzupełnioną Radę i w pełnym składzie. Bardzo szybko będę chciała te wiele punktów zredagować. Drodzy Państwo, chciałam poinformować, że członkowie zarządu złożyli 7 wniosków do zielonego budżetu obejmującego teren Rady Dzielnicy Rury. Czy chcecie Państwo dwa słowa, jakie to są osiedla? Tak. Tak? Króciutko. Tylko krótko, tak. Drodzy Państwo, osiedle Henryka Sienkiewicza, skwer Henryka Sienkiewicza, strefa zielonego wypoczynku u Henryka Sienkiewicza, też jest osiedle Sienkiewicza. Zielona przystań na Zana, to jest na Zana przy... Jana Sawy przy Rosmanie. Jana Sawy przy Rosmanie. Skwer na osiedlu Konopnickiej, jeden skwer osiedle Konopnickiej. Witamy w dzielnicy Rury, innowacyjne wykorzystanie metalowej surowej kładki dla pieszych nad ulicą Filaretów celem oznakowania dzielnicy. Kładka na Filaretów. I jeszcze dwa. Parklet na ulicy, na rogu Zana. To jest przed Pako, mała przestrzeń zielona, ławki, siedziska, ławki i zieleń. I dokumentacja projektowa Park Zana. To jest mały wąwóz pomiędzy Zana a Nową Miejską. To tyle, jeżeli chodzi o zielony budżet. Zostały złożone 74 wnioski, w tym 7 od nas, więc mam nadzieję, że przynajmniej jeden przejdzie.
Następnie członkowie zarządu uczestniczyli w spotkaniach dotyczących prac nad zmianą statutów dzielnic w 20 listopada i 30 listopada. Tutaj Państwo macie wydrukowane propozycje zmian do statutów, nad którymi komisja zaczęła obradować. To jest do zapoznania się. Nie przyjmują jeszcze wniosków, nie przyjmują jeszcze wniosków. Nie przyjmują jeszcze nowych wniosków dotyczących nowych zmian. Na razie proszono, żeby zapoznać się ze starymi wnioskami, czy nie są nasze wnioski zbieżne, i dopiero za jakiś czas zostanie podany termin zgłaszania wniosków przez Radę. Więc na razie Państwo zapoznajcie się, czy macie jeszcze coś, notujcie. My tutaj też ogłosimy jakiś termin do zgłaszania uwag. Członkowie zarządu uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami na ulicy Wapiennej, to jest 20 i 24 listopada. To tam jest problem, który Państwo znacie, bo na poprzedniej Radzie byli Państwo, plus jeszcze doszedł problem budowania elektrowni wodnej na Bystrzycy. 8 grudnia, w ten piątek, odbędzie się spotkanie w Szkole Podstawowej nr 17. To tam też będzie Rada Dzielnicy za Cukrownią w sprawie tej budowy, no interwencji właściwie w sprawie tej budowy. Zobaczymy, co będzie. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to zapraszam. A gdzie jest, która to szkoła? Szkoła na Krochmalnej, 17, podstawówka. 23 listopada zostały też przekazane podpisy, które były zbierane przez panią Lucynę i przez panią Małgorzatę, zostały przekazane Radzie Dzielnicy Bieniawa. Tam od nas, z naszej rady, wyszło 425 podpisów łącznie. Oni już tam dochodzą do 1000, będzie ponad 1000 zostanie złożone w ratuszu i dalej będziemy jakby, no nie wiem jak to trywialnie powiem, cisnąć i próbować uzyskać większe kwoty na rezerwy celowe, bo na chwilę obecną stanowisko niestety jest takie, że zostajemy przy kwotach 129. Ale tak, to powinno być jakoś sprawiedliwie dzielone. Tak, jeszcze raz właśnie. Nie moglibyśmy się jakoś dzielić? To jest, to później porozmawiamy przy wolnych wnioskach może, natomiast bo to jest długi i bardzo trudny temat, który już też zaczął być poruszany przez kolegę przez kolegę Andrzeja na spotkaniu, na pierwszym posiedzeniu Rady, nie Rady, to jest komisji statutowej. Oni generalnie będziemy mówić na wolnych wnioskach w tej kwestii. Następnie zarząd złożył pisma do zarządu Drugi Mostów, montaż latarni oświetleniowej przy pana Balcera 10. Zostało złożone pismo do Urzędu Miasta, Wydział Planowania Przestrzennego, zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To jest połączenie ulicy Nowomiejskiej do terenów ogródków działkowych. Pismo do zarządu Drugi Mostów w sprawie uzupełnienia brakującego oznakowania na terenie dzielnicy, brakującego oznakowania, to jest strefa zamieszkania na terenie dzielnicy Rury. Na terenie dzielnicy Rury to jest osiedle Konopnickie, ulicy Jana Sawy, pana Balcera. Pismo do Urzędu Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej o usunięcie z wolnego drzewa w wąwozie Zana Nowomiejska. Wniosek dotyczący doświetlenia terenu okolicy budynków pana Balcera 8 i 10 i zasygnalizowanie potrzeby oświetlenia wskazanych ulic Kazimierza Wielkiego, pana Tadeusza, pana Balcera, Juranda, Balladyny. To Zarząd Transportu Miejskiego w sprawie niesprawnego wyświetlacza elektrycznego przy przystanku Politechnika 01. Zarząd Transportu Miejskiego, interwencja w sprawie powiększenia
wiatr przystankowych i montażu wyświetlaczy elektronicznych. Jeszcze nie mam odpowiedzi. I chciałam Państwu też tutaj... Aha, jeszcze przepraszam, udział w tym, tak już? Bo tam odnośnie tych wiatr przystankowych? Nie, nie, to już jest koniec, tylko że budżet obywatelski. To budżet obywatelski we wnioskach. To tyle, jeżeli chodzi o ten miesięczny okres pracy Rady Zarządu, Rady Dzielnicy. Dzisiaj zapowiadali się mieszkańcy ulicy Wapiennej, którzy jeszcze prosili o wsparcie, interwencje i mieli wyrazić dokładnie w jakich kwestiach, ale generalnie chcieli, żeby ich popierać, walczyć o teraz o tą elektrownię, która powstaje, o budowę drogi. A na posiedzeniu Rady Miasta 16 listopada padły informacje takie, że będą w końcu robić kanalizację na Wapiennej. To przynajmniej tyle dobrego. I z wniosku zarządu został, znaczy będzie do końca tego tygodnia ustawiony znak zakaz postoju przy ulicy Wapiennej, który bardzo był im potrzebny, bo zostawiali im tak drogę, że nie mogli, po obu stronach nie mogli dojechać do... To też jest kwestia z ostatniego posiedzenia. To tyle, dziękuję Państwu bardzo. Nie. Teraz tak, w takim razie to była informacja, bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. Teraz powinniśmy przejść do punktu 6. Przyjęcie protokołu z 3, 4 i 6 posiedzenia Rady Dzielnicy. Tak. Były załączniki, czy Państwo się zapoznali z projektami tych... Myśmy nie tych protokołów. Nic nie mówili, że przyjmuję? Nie, dopiero dzisiaj mamy uchwałę, dobrze. Tam były poprawki różne, Pani Przewodnicząca wysyłała. Czy Państwo się zapoznali, tak, czym mamy czytać? Nie, wszyscy się zapoznali. Wszyscy się zapoznali. Jest uwzględniona. W takim razie przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu z 3 posiedzenia z dnia 5 lipca 2017 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Wszyscy. Dziękuję bardzo. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwko, wszyscy są za. W takim razie stwierdzam przyjęcie protokołu z 3 posiedzenia Rady. Następnie przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z 4 posiedzenia, które odbyło się 5 września bieżącego roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 5 posiedzenia? Wszyscy. Z 4, przepraszam, z 4 posiedzenia. OK? W takim razie dziękuję. Wszyscy są za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwko. W takim razie stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z 4 posiedzenia. Następnie Rady Dzielnicy. Teraz przystępujemy do głosowania nad protokołem z 6 posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 7 listopada bieżącego roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z tego posiedzenia? Stwierdzam, że wszyscy są za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwko. W takim razie stwierdzam, że Rada Dzielnicy Rury przyjęła protokół z 6 posiedzenia. W takim razie bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Mamy wolne wnioski. Bardzo proszę, kto z Państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Mogłowa. Pozwólcie, Szanowni Państwo, że wstanę i w imieniu, nie tylko własnym, ale w imieniu całej społeczności osiedla Mickiewicza. Serdecznie Państwa zaproszę na imprezy cykliczne, bo my na naszym osiedlu organizujemy już od kilkunastu lat takie cykliczne imprezy, jest ich minimum 5 w roku, które pozwalają przez tą naszą społeczność jakoś ze sobą zbliżyć, żebyśmy się mogli spotkać, żebyśmy mogli razem porozmawiać, pośpiewać, pobawić się. I ta impreza, o której teraz mówię, to jest ubieranie choinki przy placu zabaw z rakietą. Myślę, że gros z Państwa wie, gdzie jest ten plac zabaw, bo kiedyś to był bardzo modny plac zabaw. Jest tam piękne drzewko, które od 6 lat ubieramy razem z dziećmi z przedszkoli, ze szkoły, ekologicznymi zabawkami.
Więc pozwólcie Państwo, że w imieniu własnym i wszystkich współorganizatorów serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, a na ręce Pani Przewodniczącej Moniki Kwiatkowskiej wręczę zaproszenia. Przepraszam, że nie wszystkim osobiście, ale to jest na ręce Pani Przewodniczącej Katarzyny również. Bardzo dziękuję. A tak jak mówię, w imieniu własnym, jeżeli tylko Państwo będziecie mogli, znajdziecie chwilę czasu, żeby 14, 13 zaszczycić nas swoją obecnością, będzie nam naprawdę bardzo miło. 14 o 13. Nie 13 o 13. Nie, 14 o 13. A jaki to jest dzień? Czwartek. Znaczy mówię, jeżeli tylko możecie, bo z racji tej, że Państwo, gros Państwa wie, że ja mam stały kontakt z mieszkańcami przynajmniej Mickiewicza, więc ja ich wszystkich bardzo serdecznie osobiście zapraszam. Takie malutkie karteczki, które tutaj, ta karteczka, która wisi w postaci takiej ulotki informującej, będzie rozwieszona, ale niestety tylko na Mickiewicza. Przykro mi bardzo, ale ze względów chociażby finansowych nie możemy całej dzielnicy Rury, że tak powiem, oszyldować. Mhm. Czy ja mogę wystąpić z wnioskiem, żeby to umieścić na stronie? A przy jakiej ulicy to jest? Jeśli pan jest niezorientowany, gdzie jest plac zabaw z... Tak, przy jest tak, Grażyny. Jest Grażyny. Tak. I Wallenroda. Między Grażyną a Wallenroda jest taki plac, gdzie jest taka sławetna rakieta. Właśnie mówię, przychodnią. To gdzie przychodnia, to wszystko wie. Tak. Przychodnia to, tak, troszeczkę za przychodnią. Przychodnia, apteka Świętego Łukasza. Jest jeden placyk i następny placyk to jest taki plac, gdzie są place, znaczy tak, nie, jest dużo miejsca dla dzieci, tam jest w tej chwili taki statek, tam właśnie jest ta rakieta i dosłownie kilka metrów dalej jest przepiękna fontanna w lecie. I to właśnie przy tym placu, gdzie jest fontanna. Także bardzo serdecznie zapraszam, proszę mi wierzyć, że jest naprawdę miło. Jest miło, jest ciepło, jest rodzinnie. A chyba o to chodzi, żeby nam było miło, ciepło i rodzinnie. Dziękuję Państwu bardzo i serdecznie zapraszam. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, ja chciałam złożyć wniosek o zaakceptowanie przez Radę kandydatury pana Michała Zacza jako administratora strony internetowej Rady Dzielnicy Rury. Nie chodzi tu o Facebooka, tylko chodzi o oficjalną stronę internetową, która jest jakby podpięta pod stronę internetową Urzędu Miasta. Jeżeli będzie możliwość, to pan Michał zostanie przez Urząd Miasta, przez kogoś z zespołu IT przeszkolony i będzie prowadził nam tą stronę internetową. Na chwilę obecną jest pad w tym temacie po wyborze naszej Rady, dlatego to też z ich strony wynika, dlatego że oni nie do końca przejawiają chęć i sposobność przeszkolenia takiej osoby. Natomiast pan Michał wyraził ochotę i bierze na siebie ten obowiązek, więc jak go przeszkolą, to będzie też zamieszczał w naszym imieniu informacje na stronie internetowej. Chciałabym prosić Państwa, żebyśmy przegłosowali, to jest wniosek, żebyśmy go przegłosowali, ponieważ Rada, ponieważ Urząd Miasta też prosi o akceptację kandydatury pana Zacza, żeby była oficjalna akceptacja Rady Dzielnicy kandydatury pana Zacza. To wszystko. Więc bardzo bym prosiła panią przewodniczącą o przegłosowanie tego wniosku. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem? Bardzo proszę. Wszyscy są za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo. Jeszcze mamy jeden wniosek. Jest wniosek. Drodzy Państwo, wczoraj mieliśmy spotkanie zarządu i pomiędzy wieloma różnymi sprawami stwierdziliśmy, że się kończy ten rok 2017 i żeby nie ustawać w
pracach. Chcieliśmy zaproponować terminy spotkań na przyszły rok, na pierwszy kwartał właściwie. Żebyśmy mogli też je zamieścić na stronie facebookowej na razie, gdzieś na tablicach informacyjnych. I ustaliliśmy trzy terminy. Są to spotkania też co miesiąc, dlatego że uznaliśmy, że jeszcze ten pierwszy kwartał będzie bardzo intensywny, bo będzie dużo rzeczy do zatwierdzania, po ustalania i tak dalej, i tak dalej. Więc proponujemy trzy terminy. Pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy 30 stycznia, godzina 18. Czy jest możliwe zmiany wtorków na czwartki albo piątki? To jest tak, Emilia, że kiedyś tam na początku ktoś prosił, to było nawet kilka osób prosiło o te wtorki i chyba tak ustaliliśmy, że to są dogodne, więc... Ja już pytam, bo ustalaliśmy to przed wakacjami, więc być może w ciągu tego może się zmieniło, a ja osobiście po prostu wtorki są dla mnie problematyczne, bo tak jak dzisiaj ja muszę pojechać po partnera, żeby przyjechał on do dzieci, żebym ja mogła tu przyjść, więc jakby była znowu powtórka z sytuacji, to znowu wszyscy będą czekać tą godzinę, żebym ja dojechała. Ja mam taką propozycję. Zaproponuję te terminy, po czym... Może pani przyjmuje? Albo decyzję po prostu o tych harmonogramie się mówić na... Tak, musimy następne spotkanie zrobić. Więc, a co Państwo powiedzą w poniedziałki w takim razie? To byłby 29 stycznia ewentualnie, bo komuś tam jeszcze nie pasowała środa i tak, środa jeszcze któryś dzień. Także... No ja osobiście właśnie tylko ze czwartki i piątki, ewentualnie środy do 19. No właśnie. Drodzy Państwo, bo ja mam we wtorek też nóżkę gardle. No, między innymi dzisiaj miałam przesunięcie właśnie, dlatego że nie byłam w stanie się wyrobić. Pozmieniało się, no to tak bywa. Ale słuchajcie, każdy z nas ma swój harmonogram dnia, prawda? No i musimy znaleźć konsensus. No więc umówmy się tak, że spotykamy się 30 we wtorek, jak będzie nas troszeczkę więcej. Każdy z nas zastanowi się, jaki dzień inny może zrobić. Słuchajcie, złotą kulę i wylosujemy jedną godzinę. Oczywiście żartuję, bo to jest tak, że faktycznie nie znajdzie się złoty środek tak dla każdego z nas. Znaczy tak, proszę zauważyć, że w ogóle na ogół na spotkanie przychodzi dużo więcej osób. No to jest okres przedświąteczny, więc różne rzeczy tu się działy, wypadały i tak dalej, więc proponuję tak, albo umówmy się tego 30 stycznia, to będzie we wtorek, albo 29 stycznia poniedziałek, żeby to jeszcze było w styczniu. To by było akurat bardzo dobrze, więc czy poniedziałek ewentualnie 25? Ja jestem za. Czy dostajemy w tych wtorkach? Na razie. Przynajmniej to jedno spotkanie. To w takim razie umówmy się 30. Najwyżej pani spójrz, panie Miko, nie problemu. Natomiast resztę państwa, którzy nas nie poinformowali o tym, że będą nieobecni, ja po prostu zobowiążę do tego, żeby uprzedzać. Może tak się umówmy, tak będzie w porządku. Żeby uprzedzać, bardzo poproszę informacje albo do mnie na telefon, na maila mają państwo, albo do pani przewodniczącej zarządu, bo gdyby była podobna sytuacja tak jak dzisiaj na przykład, no to wtedy spróbujemy coś takiego zrobić, żeby albo inny termin, albo inaczej się umówić. No kontakt jest, prawda? Więc umówmy się w takim razie, żeby po prostu informować o nieobecności. No innego wyjścia nie ma. Bardzo proszę, pani mogę się jeszcze. Czy mogę podać, jeśli możesz, oczywiście komórkę? Tak, ale nie teraz. To jeszcze tylko ja skończę o trzeciej. Godzina, jak ta, czy 18.30, czy 18.30? Jak pan się minacie, czy kończy, czy będzie, tak. 30 stycznia, 27 lutego i 27 marca. I godzina 18 pozostaje. Natomiast ja jeszcze będę właśnie przy okazji poproszę panią przewodniczącą, żeby wysłała do wszystkich członków i tych nieobecnych te terminy. Może ktoś się odniesie, to na pierwszym posiedzeniu z tym dniem. Jest 27 lutego. To jest wszystko ostatnie wtorki miesiąca. I 27 marca, bo to ostatnie wtorki miesiąca. Były pierwsze. A tutaj akurat to się przesunie, bo to jest okres świąteczny, trzech króli, więc tam różne rzeczy się dzieją. Więc w takim razie na koniec stycznia. Jeśli pan się będzie spóźniał, bo wiem, że pan mówił, że też pan później pracuje, też nie ma problemu, tylko prosimy uprzedzić, że po prostu, żeby potem nie było. Nie, dobra, mu pokazę. Także nie dobrze. To z mojej strony i aczkolwiek właśnie jeszcze na przykład.
Drodzy Państwo, tak długo czekaliśmy. A dyżury? A właśnie, bo ja chciałam też dyżury zaproponować. To może przejdźmy... To nie jest, nie, drodzy Państwo, już jak jesteśmy przy terminach, to chciałam w styczniu zaproponować dyżur ze swojej strony. Też we wtorek, bodajże 19, 16 stycznia. I ja podejmuję się dyżuru 16 stycznia, 18 rok. Natomiast może jeszcze ktoś z Państwa by coś zaproponował w lutym. Tak, 17-19. Jeżeli nie ma propozycji, to Państwo sobie przemyślcie. Ja jest ten dyżur styczniowy z mojej strony. Następnie na posiedzeniu w styczniu powrócimy do tematu dyżurów i poustalamy. Czy tam ustalamy na sztywno jakiś dzień, że to jest to, nie wiem, ostatni, nie wiem, wtorek miesiąca, czy to jest dowolność? Tak, nie, jeżeli chodzi o dyżury, to dowolność. I luty w kwestii lutego do obstawienia. Ja myślę, że dobrze by było, żeby te dyżury były każdego miesiąca w tym samym dniu. To by dla ludzi już było dane, że na przykład każdego 16 by wtedy, oczywiście jak niedziela by nie wypadała, ale po prostu wydaje mi się, że nieważny wtorek, tylko dzień, tylko ważna data w tym wypadku. I już by ludzie wiedzieli, o 16 to jest dyżur dzisiaj, prawda? Ale, to masz, to masz, ale jak będzie to z drugi wtorek miesiąca, to trzeci wtorek miesiąca, to też będzie dobry, dobra. To będzie dobry, dobra. No to zawsze tak. Ja natomiast nie chciałabym też, jest nas takie minimum, może do tematów dyżurów sobie powrócimy już po nowym roku, Państwo też i Państwo radni nieobecni zerkną w kalendarze, może będą mieć już ustalone jakieś tam grafiki funkcjonowania na przyszły rok, może to będzie im bliższe już po nowym roku i powrócimy do tego po nowym roku. To tyle z mojej papieru. I jeszcze tak, właśnie wracam do przyjemnej i bardzo ważnej i znaczącej informacji. Chciałam bardzo serdecznie pogratulować Emilii wielkiego sukcesu zostania człowiekiem roku w dziedzinie społeczności, też tak nazywa? Człowiek roku w kategorii Działalność społeczna. Bardzo Ci, Emilia, serdecznie gratuluję. Uważam, że jest to wielki sukces. Sama popełniłam kilka SMS-ów i no, wszystkiego dobrego i nie ustawaj. Absolutnie zasłużone. Nie ustawaj. Dziękuję w działaniach. Dziękuję pani Katarzynę, bo wspólnie z panią Kasią Słonecką stworzyłyśmy międzypokoleniowy team. Pani Kasia Słonecka jest przedstawicielką seniorów wobec naszego osiedla. Ja jakby już tej innej epoki. I powiem szczerze, że to chyba najlepsze połączenie, jakie mogło być kiedykolwiek, jeśli chodzi o funkcjonowanie wspólne. Od wszystkich, od zarządu, od wszystkich, od całej rady. Od całej rady. W takim razie, czy są jeszcze jakieś wnioski? Chciałem zapytać jeszcze 8 grudnia. Czego będzie dotyczyć to zebranie? Czy my tam rzeczywiście powinniśmy pójść do tej szkoły? Tak, czy pan, jesteśmy pan, potrzebni? Jaka tam tematyka będzie? Panie Tomaszu, tak jak jest i ogłoszenie i mówimy, że będzie to dotyczyło budowy elektrowni, którą tam stawiają na Bystrzycy. I mieszkańcy chcieli spotkanie, poprosili o spotkanie z przedstawicielami miasta, z przedstawicielami inwestora. I no, zapewnień, wyjaśnień, że nic im nie grozi w związku z budową tej inwestycji. Jak to się potoczy, jak to będzie, to nie wiem. No, ja jestem współorganizatorem tego spotkania, dlatego że no, też uważam, że nie możemy zostawić ich zupełnie samych na tej papiennej.
jest to no, część naszej dzielnicy. No i trzeba ich reprezentować. Jeżeli Państwo, to jest też Państwa okręg, jak wyrazicie ochotę, to ja nawet służę samochodem tutaj, jak będziecie Państwo chcieli uczestniczyć. O której godzinie to jest? 16:30. To tyle. Bardzo proszę Pani. Przepraszam. To ja chciałam poinformować właściwie całą radę dzielnicy, że w związku z ogłoszonym jakby przez IKEA, IKEA ogłasza takie konkursy różne grantowe i teraz ogłosili taki konkurs, że mogą dofinansować taką jakby placówkę wsparcia dziennego dla szczególnie dzieci i młodzieży wykluczonych społecznie i z jakimiś takimi problemami wychowawczymi. I wspólnie tutaj z proboszczem Adamem Babem jakby będziemy podejmować próbę utworzenia takiej świetlicy do zabaw właśnie na terenie parafii Świętego Józefa. I chciałam się zapytać, zaproponować to być może w perspektywie właśnie na kolejne nasze spotkanie, czy w sytuacji, gdybyśmy jednak nie uzyskali tego grantu, bo wiadomo, jest to konkurs i dofinansowanie zostanie tylko kilka takich świetlic, czy Rada Dzielnicy byłaby chętna, żeby w jakimś tam stopniu dofinansować remont, bo tam jest po prostu do wyburzenia ściana dwóch pomieszczeń. Ksiądz ma dwa pomieszczenia przy kościele i tam jest do wyburzenia ściana. I czy w razie czego można by było liczyć na wsparcie Rady Dzielnicy, żeby móc właśnie przystosować to pomieszczenie do właśnie takiej działalności, takiej świetlicy, a główną ideą takiej działalności byłoby właśnie łączenie pokoleń, czyli zajęcie się przede wszystkim osobami starszymi, samotnymi, które no nie zaangażowały się w na przykład w klub aktywnego seniora, tak? Tylko po prostu gdzieś tam w domu jakoś samotnie spędzają czas razem z najmłodszymi, z dziećmi i młodzieżą, żeby wspólnie stworzyć taką przestrzeń do wspólnych warsztatów, które byśmy prowadzili właśnie w ramach we współpracy też właśnie z Fundacją Dwa Oko. To ja odpowiem. No, bardzo proszę. Czy ja mogę odpowiedzieć w imieniu zarządu przede wszystkim, tak? Ponieważ Emilia wczoraj na posiedzeniu zarządu, no oczywiście jedyne pieniądze, jakie my mamy, to są pieniądze z rezerwy celowej w kwocie 129 tysięcy, gdzie 200 metrów chodnika koszt jest około 50 tysięcy, 200 metrów, tak, kwadratowych. Więc jak wiesz, niewiele, jak wszyscy umiemy liczyć, niewiele się da z tych pieniędzy zrobić, a będziemy chcieli jak najwięcej. Jeżeli chodzi o rezerwę celową, to wszyscy mieliśmy wyznaczony termin do zgłaszania propozycji 20 października. Ja wiem, że się tam zagapiłaś, bo już też był wczoraj poruszany ten termin. Przychodzą też, wpływają do nas też wnioski z różnych instytucji, i to pewnie dopiero się zaczęło, a jeszcze po nowym roku będzie kolejna fala. Natomiast wyznaczyliśmy sobie ten termin, nauczeni doświadczeniem, zamknęliśmy. I pomimo, że każdy może tam jeszcze coś ma, jeszcze może gdzieś tam myśli i jeszcze wtórają różne wnioski, jest zamknięta, jest jakby kwestia zamknięcia. Te wszystkie wnioski, które wpłynęły, my jako zarząd opracowujemy je teraz finansowo, żeby Państwu przedstawić, że na przykład ta inwestycja będzie kosztowała 20 tysięcy, ta 15, ta 5, ta 10 i na tym posiedzeniu styczniowym przedstawimy Państwu dokładną, nawet nie hipotetyczną, tylko dokładną wycenę inwestycji i propozycji, które Państwo żeście poskładali do rezerwy celowej. I odpowiedź na Twój wniosek, pytanie, prośbę jest niestety nie. No bo ktoś nie nas czeka. To tyle, to dziękuję. Czy jeszcze jakieś wnioski? W takim razie dziękuję Państwu bardzo, zamykam obrady, ale zanim wyjdziemy, chciałam Państwu złożyć życzenia, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Państwa rodzinom, nam wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, oczywiście zdrowia, oczywiście szczęścia.
tego wszystkiego, co się Państwu marzy, żeby święta były dostatnie, spokojne i po prostu dobre. No i oczywiście na nowy rok wszelkie pomyślności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.